Dzień dobry, sobota 11 maja, witam się z wami. U nas pogoda, no niestety, tak jak zapowiadali, jest kiepsko, chociaż jest o tyle dobrze, że nie pada deszcz, jest w miarę przyjemnie, ciepło. Także zaczynamy ten dzień, u nas dzień dzisiaj wyjątkowy, bo rozpoczynamy pakowanie na wyjazd. A u nas, kochani, dzisiaj zaczyna się dla mnie proces, którego nie cierpię, nienawidzę tego, czyli proces pakowania. Ale widać już po tobie od rana, że masz jakiś humor taki zjechany. Bo już nastroiłam się chyba negatywnie. Ale ostatecznie no, spakować się spakuje, nie? Tylko u mnie to trwa najdłużej, jest to proces najbardziej wydłużony, reszta się spakuje ciach-ciach. Marek to w ogóle tak jak prezent. Ale plus jest taki, że nie musimy brać lekarstwa. No tak, nie muszę brać lekarstwa tym razem na wyjazd. Tak, no. I nie muszę martwić się. Bo to jest zawsze kolejny stres, czy zabrałaś. Żeby nie zapomnieć, a to, a tamto. Także to też z tyłu głowy. Także no, proces pakowania, którego nie cierpię, nie trawię, nie lubię. Dobra. Nie wiem czemu. Nie, to tak powiem wam, że tak zawsze jest. Ja na przykład nie lubię dzień przed wyjazdem. Wtedy mam takie dylematy. Czy w ogóle jechać, a mi się nie chce jechać, ale jak już pojadę, to powiem wam znowu, że jest fajnie, a szkoda, że już musimy wracać. Tak zawsze jest, słuchajcie. A jak to szybko zawsze zleci, nie? Bardzo. Jak jesteśmy tak na wyjeździe, słuchajcie, to tak, raz, dwa, trzy i już jutro wyjeżdżamy. Ale chyba tak większość ma, nie? Znaczy ja też mam takie fazy, jak Marek mówił, że po prostu jakoś przed wyjazdem to jakoś nie za bardzo mi się chce, a po co? A u mnie nie ma, że mi się chce, ja po prostu wiesz, że nie mam ochoty jechać nawet. No właśnie, no to też ochota, no powiedzmy tak to nazwijmy to. Mówię tak, a w domu lepiej jest. No, a nie chce mi się, a znowu to pakowanie, a to, a potem jest fajnie zawsze. No właśnie, a potem już wiecie. Chociaż ja zauważyłem, że jest takie coś, u mnie przynajmniej, że im bardziej nie chcę wyjechać, pusto, tym jest fajniej potem na wyjeździe. No. A teraz chodzi czas na poranny challenge. No, jest! Także zostawcie łapkę w górę, a Marzenka zostawi? Ja, ale nie wiem, czy mi się uda, jak ty to robisz. No. Może tu nie o tą rękę chodzi. O tą, trochę wolniej te palce, no. Palcem wolniej, palec palczasty. No widzisz, nie! Dobra. Po prostu... Wy pewnie też umiecie to zrobić, to zostawcie. Marek teraz opatentował dawanie łapek w górę i tylko jemu wychodzi. Ale tak? Wiesz, jak długo się tego uczyłem? Tak? Co się dać łapkę w górę, zobaczcie, jak się trzeba. Takie trudne, wbrew pozorom. Banalne, a trudne, o. Ja dzisiaj jeszcze mam... zmieniam pościel, jeszcze mam dużo prania, jeszcze to pakowanie. Jeszcze idę na zakupy. Zakupy lekkie, tak, ogarnięcie klaty króliczków i tak dalej, a resztę no to już się podzieje. Dobra, dzisiaj będą szparagi na obiad. O. A skoro mowa o śniadanku, to proszę bardzo, śniadanko dla króliczków przygotowane. Panowie. Dzień dobry, panie Rubecik, Dżadżuś. Chodź. No, obrażony kuliczek. No, chodź. Dobra, dobrze. Chodź, róbcie. Proszę. No, róbcie już sobie tu je. Poprawimy jeszcze kocyk, bo Rupert rano, powiem wam, jak one wyskoczą z klaty, to on sobie przygotowuje tu legowisko. I on to robi tak po swojemu, tak wiecie, żeby to było takie, no, wymamlane, wytygowane. Ale róbcie, musimy dać George'owi trochę tego koperku, bo ty mu to całe zjesz. Bo George to jest taki agent. Proszę, George. No. Jemu trzeba tu dać, bo on nie ruszy się, nie? Dobra, idę, bo nie widzę jadę. Dobra. Także króliczki już śniadanie jedzą. My bierzemy się za swoje. A dzisiaj pewnie wpadną kanapeczki z serkiem. Śniadanie gotowe. Miało być tylko kanapki z serem i pomidorem, a tu proszę bardzo, pojawiła się sałatka w stylu zero waste, bo została niestety mieszanka sałat. Bardzo ładnie to wygląda. Bardzo ładny wiosenny talerz. I super jeszcze kanapka z serkiem.
No i zjemy sobie. Do tego sosik. Do tego sosik must have. Ten sosik już lata gdzieś u nas na przepisach. Lata. On był robiony, no właśnie do sałatki takiej, z kurczaczkiem. Tak, tylko, że słuchajcie, tam były inne nieco chyba składniki, chociaż nie, też były oliwki, też były kapary. Słuchajcie, ten sos tak naprawdę do wszystkiego. Można nawet do tostów sobie dać, do sałatki jakiejś, do polać tym sosem kotlet, rybę, no. Migusia, bo jadła z kotletem, nie? Coś tam było kiedyś. Nie, to ona jadła tą pastę serową. Ach, pastę serową jadła. Też jest super przepis. Nie, no, no po prostu. Dobra, słuchajcie, bierzemy się za śniadanie. Wygląda pięknie, a smakuje jeszcze lepiej, także bierzemy się za konsumpcję. A potem ja jeszcze idę na zakupy, tak jak mówiłem, żeby uzupełnić lodóweczkę. No i co, pakujemy się. Pakujemy się. A właśnie, a jaka będzie pogoda? Czy jesteś zorientowany? No, zgodnie z prognozami, słuchajcie, dzisiaj miał być najgorszy dzień, a ja wam powiem, że on nie jest najgorszy, on jest nawet fajny. Ale jeżeli wiesz, że jest ciepło nadal. No jest ciepło, słuchajcie, w ogóle miało padać. No nie pada póki co. A jutro już ma być piękniej. Także ja nie wiem, o co chodzi. No ale zawsze trzeba... A poniedziałek ma być też piękny niby. Nawet w górach ma być pięknie. Ale dobra, miejmy nadzieję, że będzie cudownie. Że sprawdzam teraz na portalu i tak, no praktycznie przez cały wyjazd ma być ładnie, słonecznie, 16-17 stopni, to temperatura idealna. Jedynie od środy tam ma się coś pogorszyć, a opady w piątek, kiedy my już wracamy, także rewelacją. Jeżeli taka pogoda się utrzyma, bo prognozy wiecie jakie są, nie? My często spodziewamy się deszczu. Ale póki co się sprawdza tutaj, pogoda. Tak, tak, sprawdza się, no także, no. Chociaż dzisiaj miał padać, a nie padać, ale... No nie, ale wiadomo, że jak jedziemy, bo jedziemy w góry, no to trzeba się liczyć z tym, że pogoda może zmienić się i szybko. Lato idzie może, no. Lato idzie, my jesteśmy, no. A jak tam twoje kwiatki, bo teraz tak patrzę. Bardzo przepięknie. Coś, chociaż nie, coś tu się rodzi. Spokojnie, tu już powoli sobie zakwita. One muszą też do siebie dojść. Tamte są troszeczkę w lepszej kondycji. No właśnie, tu jest, słuchajcie, trochę lepiej. Bo one były takie grubsze kupione, takie mocniejsze. No, te są ładne, proszę, no. Już po pysznym śniadaniu przyszedł czas na jeszcze pyszniejszą kawę, a powiem wam szczerze, że to jest ostatnio jakiś mój ulubiony kubek. Nie wiem, może jakiś sentyment do lat dzieciństwa. Pamiętacie? W barach mlecznych takie kubki były. One oczywiście były w takiej wersji, o, bez żadnych napisów, tylko tu była taki paseczek, no i tylko tyle. I w tym podawano mleko, kakao, a teraz kawa. Coś mi chyba wziął. No, także ja kawkę piję i idę do sklepu. A Marzenka, proszę bardzo, tu już przygotowuję pierwsze rzeczy. O, jakaś gumeczka, nie wiem, czy to zabiera, czy nie. Albo to się zapodziało. To jest, słuchajcie, taka torba kosmetyczka wielka, bardzo praktyczne. Tu wszystko fajnie wchodzi, bardzo fajnie się to, że tak powiem, użytkuje. Marzenka gdzieś to kiedyś kupiła. No, co mi tak się tam w internetach. Także to też z nami jedzie. Ale jak kawa... No to i wpadną lody, proszę bardzo. Tak one się prezentują już po przełożeniu do pojemnika. Także ja teraz biorę sobie, utnę kawałeczek taki jakiś. O, pyk. I będzie idealos na pośniadaniowy, dokawowy deserek. Tu proszę, kawka gotowa. Rewelacją. Do tego lodziki. Piękna sobota przed nami. Jeszcze tylko dodam, że link do przepisu na te pyszne lody znajdziecie w opisie tego filmu. Już się pojawił od rana, że tak powiem, na kanale Gotujemy. Także zapraszam. Powiem wam, że jak raz spróbujecie tych lodów, to już się zakochacie w nich na zawsze i będziecie tylko jeść takie lody. Mówię wam. A następnym razem myślę, że zrobimy truskawkowe. Spróbujmy. Tylko czekamy na to, aż pojawią się truskawki w sklepach te nasze krajowe i wtedy będą takie lody truskawkowe. Ja wam to muszę pokazać. To jest ostatni patent George'a. On się niby chowa. On niby jest cały ukryty, ale coś mu wystaje poza jego norkę. No i tak sobie kuliczek balansuje. Obok jeszcze mu zostało trochę koperku ze śniadania. No a róbcie to nieco inny cwaniaczek. O, proszę. Ten to w kartoniku siedzi. Jak to mówią, nie miała baba problemu. Kupiła sobie pościel. Dobra, to będzie nowa pościel, słuchajcie. Tylko ona jeszcze wymaga skrócenia.
Tu już mamy włożoną poszewkę, no bo tak jak mówiliśmy, że z Ikei pościel, znaczy kołdra 2x2. Ale mówiłam, mamy 2x2. To ja mówiłem. Nie, nie, my mamy na 2x20. Ale widzisz, co ja mówiłem, Marzena. To ja mówiłam. No i kto nam udowodni? Słowo przeciwko słowu. To ja mówiłam. I dobra, ty mówiłaś i ja mówiłem, niech tak zostanie. Ja mówiłam 2x2, że mamy kwadrat właśnie. Właśnie ja takie szukałem. Dobra, w sklepie. Dobra, nieważne, szkoda czasu. Ale nie wiem, czy to jest nagrane. Właśnie, czy to jest w tym wczorajszym daily vlogu? Sprawdźmy? Że ja mówiłem, że 2x2 szukamy, a tym. O, ale jest 2x2,20. Mówię, to bierzemy i skracamy. A było 2x2. Dobra, jedziemy. Nie było. Było? Ach, oni mają wszystkie 2x20. No, widzisz? Dobra, zwracam honor. No, gramula. Żeby nie było. A, dobra, żeby nie było, że Marzena to taka jędza. Nie ma co. Nie ma co. Słuchajcie, teraz tak. Mamy już zaznaczone. Ładnie sobie to teraz wyciągniemy, przewiniemy. Tylko trochę to robimy od. No. Od tyłu strony. Żeby ładnie. Ale pojawia będzie łóżko wyglądało pięknie. Tylko tyle dopowiem. Poduszki już tu Marzenka, proszę bardzo. Przygotowała, zrobiła, wyglądają ale jak nóżki. Ale to są te mniejsze, no, te ale ładnie. Będą na biało, bo nie ale mam, bardzo no. Ładna pościel ci byłem. Pierwszy raz mam taką pościel. Widzisz, my się starzejemy, Marzena. Bo pamiętasz, była faza na białe, musiało być białe, białe, białe. Białe, taki klasik. Kwiatki nie, bo to jak babcia, a tu nagle... no właśnie. Czyli widzicie, człowiek się zmienia, no. To jest proces, słuchajcie, który postępuje i jak się z młodym, tego się nie widzi, ale na starość człowiek właśnie coś się dzieje, nie? Mózgu się coś kiełbasi. Coś tam się prostuje albo krzywi, no i dlatego jest jak jest. Ale powiem wam, że mi się bardzo podoba. I zobacz, jak tu jeszcze... Aha, no bo ona... Nie, tu już nie waży. Ważne są te końcówki, wiesz? Dobra, to najważniejsze. Dobra, wystarczyła chwila i to razem zrobiliśmy. Proszę, wszystko równiutko. Tu będzie przeszyte wzdłuż tej krawędzi. To będzie odcięte, wywinięte. No i będzie jak trzeba. I powiem wam, że maszyna w domu, jak się okazuje, się przydaje. O. Tak, naprawdę. Teraz biorę się za szycie. I... Zamiast zapakowanie. No, ale to już przeszyję. A to jest moment, bo to prosty ścieg i prosta linia. Zyk, gotowe. No, ale zawsze to dodatkowa robota, nie? No. Ale to jest tak, jak sobie człowiek wymyśli, nie? No, ale to jest właśnie ten problem. Dobra. Tak to w życiu jest. Maszyna jest, chwila, moment. Powiem wam, że chyba więcej czasu zajmowało odmierzenie tego ogólnie, niż przeżycie, no ale... Dlatego, że to jest dosyć nieporęczne, bo duży materiał. Taki ten... Tak, szerokość na 2x2, a z poszewką na poduszkę jest dużo łatwiej. No a tutaj już, ale poradziliśmy sobie... Ale u Michała elegancko poszło. Wszystko zaznaczone szpileczkami, także będzie mi łatwiej, tylko siadam, przeszywam na prosto i później ubieram, oblekam. Oblekam, nie? No, oblec pościel. Oblec pościel, no. Także będzie czyściutko i będzie kwiatowo. Ładniutko. Kwiatowo. A skoro mowa o kwiatach, to ja wam pokażę te flakoniki moich zapachów. Proszę bardzo, taki bardzo ładny. Marzenka sobie też go używa. Chociaż... Nie, nie używam. O, a powiedziałeś, że będziesz używała. Ale ja nie jestem taka. Jak coś jest twoje, to jest twoje. A, ja nie używam. Twoje, moje, nasze, wasze. Bo ja też bym, ja też nie lubię, jak ktoś moich używa. No ale ja twoich nie użyję, bo są typowo damskie. A no. Te? Takie uni. Ale ten jest taki cytrusowy, a ten jest, nie wiem. Ten jaki jest przepiękny. Ten, takie cytryny. Tymianek i taki świeży. Cytryna. Nie używa. Tak jak słuchajcie, te lody, co wyparowałem. To też jest ginger. Ale ty mi robisz miks jakiś. Joj, ten... Także jeden i drugi zapach jest przepiękny. A który bierzesz? Oba. A zresztą taka pojemność, malutkie flakoniki, także no naprawdę przepięknie pachną. I powiem wam, że na przykład Jo Malone ma dużo takich zapachów unisex. No mnóstwo. Nie? Że po prostu, no to zależy co komu leży. Ja bym powiedział, że tam są dwa. Damskie i unisex. Tak? Męskich nie ma, no. Nie, no są też takie cięższe męskie. Natomiast ja na przykład jestem taką osobą, która lubi takie ciężkie zapachy. Typu, wiecie, amber, jakieś piżma. Amber, czyli te bursztynki. Także lubię takie cięższe zapachy, ale czasami mi przyjdzie faza na taki kwiatowy, lekki, cytrusowy czasami. Więc wiecie, no. Ale właśnie tam są takich, dużo jest takich unisexów, moim zdaniem przynajmniej. Dobra. No. Bierze się za szycie, a nie gadka. Marzena bierze się za szycie, my z Mijaśką będziemy w końcu tego sklepu. Póki co nie pada deszcz, także myślę, że będzie udana trasa. Że nie trzeba będzie się, wiecie, bujać z parasolem. Michasią w drodze do sklepu. Witam. Witam serdecznie. Słuchajcie, przyjemnie ciepło, chociaż wiaterek jakiś taki. No i te chmury coś próbują, tak nad nami krążą, krążą, ale no póki co jest dobrze. Marzenka tam dalej szyje, widzieliście zresztą na przebitce.
A my zrobimy zakupy, wracamy, pakujemy się, już spakowana? Nie, jeszcze w ogóle nie zaczęłam. Aha, to tak jak ja chyba. Jeszcze klatkę musimy zrobić króliczkom, żeby wiecie, miały fajnie wysprzątane. No i tyle, i tak to mniej więcej będzie wyglądało. A dzisiaj na obiad szparagi. Właściwie wszystko jest. Szparagi są, makaron jest, także nic tylko to zrobić i zajadać. Marzenka przygotowała mi listy z zakupami i jest też pozycja kawa. Tylko kawa mielona dla babci Basi, bo u nas, jak wiadomo, ziarnista, a babcia nie obsługuje ekspresu. Ale z tego, co tu widzę, to są same ziarna. No, także muszę poszukać gdzie indziej. Chociaż jest jakaś oferta 60% taniej, drugi tańszy produkt. No ale cóż, ziarnisty nie biorę. Biorę kawę sypaną. O, tu są jeszcze kawy. No i coś tu się wybierze chyba, myślę. Ale nie wiem co, jeszcze tu jest coś. Może to wezmę. Lawatka jest dobra zasady. Klasiko. Dobra, taka będzie dobra. Ewentualnie jest złota lawatka. A może tą wezmę, złotą. Tylko ta jest jakaś taka już rozszczelniona. O, ta będzie idealna. Także skoro jest promocja 60% taniej, to biorę jedną taką i jedną złotą. Teraz pozostałe zakupy, w tym wędliny, jakie pomidorki akurat są, dużo jest pomidorków, ale może jeszcze coś tam wezmę ciekawego, co będzie, zobaczymy. A i ser biały, koniecznie. Może jeszcze weźmiemy jakieś owoce przy okazji, o, ładne jeżyny. Ostatnie były słodkie, o, jakie giganty, no po prostu winogrona, też weźmiemy. Maliny nie wiem, chociaż tu takie ładne są, jedno opakowanie, duże, to może też wezmę. Jeszcze weźmiemy ten pudełeczko, to pudełeczko, bardzo ładne malinki, może słodkie będą. Króliczki się też poczęstują chętnie. Dobra, idziemy dalej. Szukać ciekawych propozycji. O, na pewno muszę wziąć tu taką zieleninkę. Tu jeszcze pietruszka zielona i koperek dla króliczków. No i jeszcze Miajka mówi, żeby im wziąć marchewkę. Pietruszka, bo już niestety się skończyło wszystko. Dobra, czas na jakieś rybki. Tu jest łosoś wędzony. Jest taki, taki. O, ten jest dobry. Także weźmiemy tego. Do kiedy ważny? 18 maja to może być. Weźmiemy też babci takiego łososia. Zwykły, najlepszy, bo nie wiem, jak tam z przyprawami potem było. Do kiedy to ważne cudo? Też nie wiem. O, tu jest, 23 maja, to spokojnie. Jeszcze jakąś wędlinę trzeba wziąć. To weźmiemy. Szynka jakaś jest dobra. Nie wiem, tu coś jest. O, taka to nie za bardzo. O, to może być ciekawe. Chociaż nie wiem. O, tu jest szynka. Proszę bardzo. Weźmiemy z tyłu. Ładna. Dobra. Jeszcze miał być boczek taki krojony. No i może wezmę wiejska szynka z chab. A może szynkę. 29 maja. Dobra. No jeszcze musimy poszukać sera białego. O, ten ostatnio mieliśmy i powiem wam, był bardzo dobry. I taki może wezmę. Ten jest czosnek i koperek. Pomidory nie za bardzo chyba będą pasowały. Dobra, to wezmę. Jeszcze miał być boczek taki krojony. No i może wezmę wiejska szynka z chab. A może szynkę. 29 maja. Dobra. No jeszcze musimy poszukać sera białego. O, ten ostatnio mieliśmy i powiem wam, był bardzo dobry. Taki może wezmę. Ten jest czosnek i koperek. Pomidory nie za bardzo chyba będą pasowały. Dobra, to wezmę. Tu jeszcze wpadł mi w ręce taki strąg łososiowy, wędzony na zimno. Też fajnie wygląda. I tu widzę, jest taka mozzarella. Taki jeszcze nie widziałem, szczerze powiem. Ale nie wiem, czy to brać, czy nie. Może lepiej nie. Dobra. Wezmę to. Mm.
też weźmiemy babci do telewizora, jak się to mówi. Wracamy i niestety, ale dopadł nas delikatny deszczyk. Ochłodziło się, powiem wam, w momencie. Także teraz, Michasiu, mamy tempo niesamowite. No czyli jednak coś w tej prognozie było, udało się. Miało padać i pada. No kropi, nad nami co prawda jedna chmura, mam wrażenie. I to tak z tej chmury ten deszcz, no ale... Chociaż roślinom, powiem wam, się przyda ten deszcz, bo dawno u nas chyba nie padał. O, coraz to mocniej. Powiem wam, że zmoczyło nas nieźle. I wiesz, co mi się teraz przypomniało? Co? Zakopane w ferii ostatni dzień. No. Pamiętam, że nas wtedy myśmy poszli z Michaśką na skocznię. I nas, słuchajcie, tak przemoczyło, kurtki przeciwdeszczowe, ale całe mokre były. Dobra. Powtórka z rozrywki, jak w Zakopanem. No właśnie, nie? Was szukałam, gdzie oni łażą, pada. Ale nas dopiero tu pod domem praktycznie. Ale chyba, no właśnie, nie za bardzo jedno, ale widzę, że coś jest. Ale w momencie się chłodno zrobiło. Aaa, mokro, no niestety, mokro. Oby ten deszczyk przeszedł i poszedł. Nie, to jest jedna chmura, po prostu nad nami była centralnie. Tak? No. Ale was zmyło, że tak powiem. Zmyło. Przegoniło was szybciej do domu. I teraz mi się przypomniało, że w Zakopanem też tak nas załatwiło. Ja sobie tutaj spokojnie prasuję i nagle słyszę coś tak, w ogóle patrzę, tak się ciemno zrobiło, jakieś te drzewa tak i coś słyszę, jakby idę na balkon, leję. A Tamara nas, Michasia z Markiem zapytają. Nie, i właśnie nie widzę ich, nie ma ich, no mnie to ładnie. No jak będą mądrzy, to przeczekają, nie? No ale za chwilę dzwonek, a widzę. Ale w Zakopcu nas was przegoniło z Michasią, bo wyście jeszcze na taki ostatni pożegnanie... Ty coś miałeś z nogą, pamiętasz? Ty no, pęcłaś. No, bo ja wtedy, no... Był ja upadek. W ogóle jestem. I ja mówię, to ja już nie idę, bo mnie ta noga bolała i wy poszliście. No wow. I po prostu jak oni weszli... Ale to jest we vlogu chyba też. Jest. Także jak chcecie sobie zobaczyć... I we vlogu, i w daily vlogu chyba... To możecie sobie tam wyszukać. Kiedy? Nie ferie? Ferie to ferie, były. Ferie. To były ferie w tym roku. Matko, także macie chrzest bojowy przed wyjazdem jutrzejszym. No, dobra, zakupy. Także teraz już na znak wyjedzie na pewno nie. Mówi jeszcze chwilka i obiad gotowy, proszę bardzo, szparagi. Uszty. Ktoś mi znowu nie życzył. No przecież widzisz, że się gotuje, że paruje, że jest gorące. Myślimy. Ktoś tu na mnie poluje, ewidentnie. Ja od wczoraj. Tak? A co, uparzyłeś się? Nie, tak lekko. No to pod zimną wodę, najlepsza metoda. Ja wiem, ale tego to nie albo jest tak. Do wiadra z tym, z lodem. Nie, to tak delikatnie parą tylko. Widzę jak delikatnie, ale minę by... No bo to od razu powiem wam, czy się tak wiecie. Nie, to najchętniej worek. Tutaj makaronik już z daleka. Z atramentem z kałamarnicy. No i tam będzie robiona tak, masa. Tak, pięknie i wy wygląda. Też zaparowaliście. A tu proszę bardzo, owocki. Maliny bardzo dobre, chociaż powiem wam, były takie miękkie, je brało, ale możliwe, że się przygniotły przez drogę, jak szliśmy. Chociaż starałem się delikatnie. No ale wiecie, jak to jest topie, nie? Ale bardzo dobre są te jeżyny. Powiem wam, miodzio, zresztą maliny też są pyszne. Truskawek nie jadłem. Dobra. Dobra? Ale jeżyny, jak ja pamiętam z dzieciństwa, to jeżyny zawsze były takie małe, takie... Nie takie podłużne, były bardziej takie okrągłe. A to były te dzikie. No dzikie właśnie. Jak żeśmy chodzili do lasu, zbieraliśmy jeżynę. I one miały taki charakterystyczny, bo takie były cierpkie. Te też mają taki posmaczek jeżynowy. Ale to są słodkie niektóre. Ale to są takie, no, szkoladniowe, czy jak no, to powiedzieć, foliowo, trudno, folia szklania. Także obiad się robi. My mamy na przepisie, te wersje mamy na przepisie z makaronem tagliatelle. Natomiast stwierdziliśmy, joju, jak ja paruję, że no nie mam teraz tagliatelle, ale jest taki makaron i słuchajcie, no wiadomo, to z każdym makaronem wejdzie. Wiadomo, że nie z makaronem. Ty parujesz też. Nitki, no ja wiem, właśnie okulary mam też. Natomiast może troszeczkę to, o,
Natomiast no to z każdym makaronem wejdzie, możecie sobie pododawać, tam można pomidorki sobie też dodać do tego dania, nie? Ale jak chcecie sobie takie zrobić, to u nas na przepisie jest szparagowy. Czyli w opisie makaron. Tego filmu już są trzy przepisy. Tak? Na lody, na sałatkę i na szparagi. A, bo jeszcze na sałatkę. Tylko żebym nie zapomniał dodać, nie? Ja tu powoli montuję daily vloga, którego właśnie oglądacie. A Marzenka w tle za palmami myje podłogę. Tak, tak. Muszę przemyć podłogę, bo wiecie, nie wszędzie robot myjący wjedzie, prawda? No tu nie wjedzie, bo wiadomo, są te kwiaty. Jak już, czasami jak tu wjedzie przy palmach, to po prostu się blokuje. Nie wyjedzie już. No i już potem nigdzie nie sprząta. A od czasu do czasu warto jednak machnią. Tak, jeżeli chodzi, ja już to wiele razy mówiłem, że to bardzo dobrze podłogi myje, nie? Tak. Ta woda, ja wam pokażę, jest... Uch. No my to widzimy właśnie po wodzie, nie? Że ta woda rzeczywiście i niby codziennie tutaj jest robot myjący włączony. Tylko, że wiesz, tam te mopy tak ślizgają się. No właśnie. Także ja sobie tak chodzę, spaceruję. Bardzo fajnie, naprawdę. I tą szczotę, to znaczy, to nie jest szczota, to jest taki wałek tak naprawdę. I ten wałek dobrze tę podłogę wymywa. Do tego dajemy zawsze płyn z rumby. Tak. I to mamy też sprawdzone, bo czasami, słuchajcie, jak się leje te, wiecie, takie do mycia podłóg, to bardzo często lubią się te, no te roboty niestety psuć, bo to nie są płyny przeznaczone... Bo tam jest chyba soda, wiesz, w tych płynach takich normalnych do podłóg, dodatkiem, a tu nie ma, na pewno. No właśnie, i to gdzieś tam może się zapychać, coś tam się osadzać i tak dalej, więc one się często lubią psuć. My mamy ten płyn do rumby sprawdzony, no i ja uważam, że warto w niego zainwestować, żeby potem, no nie zepsuć sobie sprzętu, nie? Także... No, także tu się myje, króliki, wiadomo, za chwilę bierzemy się zmieniać tą zaklatę. Ja tu zaraz wkraczam w ich teren, dedykowany płyn, nie? Tak, oni mają dedykowany płyn, ale on wychodzi chyba drożej niż ten z rumby, tak mi się wydaje. I tam są takie małe pojemności, takie malutkie butelki to są, szczerze powiem. Ja powiem wam, że naprawdę fajnie, zadowolona i tak dalej. Ale teraz... Nie, ja bym to zostawił. Jak będziemy robić klatę, wtedy my tu wysuniemy z Michaśką i będzie wolny teren, mówię ci. No, a tu sobie można robić. Samota. Czemu? No bo to taki plac, co? No, ale a plac... tak sobie idę, jedno w ogóle ja bym teraz się wstrzymał. Bo tutaj się nabrudzi z tej klaty, bo bym się tu ją zrobić, na środku. No i co? A ja mam teraz plan wycierania. Ty sobie zrób kawkę, mogę ci kawkę zaproponować. Zaburza plan, już piłam yerbę, już piłam kawę bezkofeinową, teraz piję herbatę zieloną. To ja ci zaproponuję jeszcze jedną kawę. Ja sobie zrobię bezkofeinową, także spoczko. Oj Marek, ty po prostu zaburzasz mi moje plany. Ale patrzcie, jaka pogoda się zrobiła znowu. No, a tak niedawno przyszliście zmoczeni, nie? Właśnie na tym etapie montażu. Tak? Proszę, Michasia, przymierza ciuchy. Przymierzam ciuchy, bo się pakuję. Ale ładnie w tej bluzie wyglądasz, w tych spodenkach, rewelacyjnie. Fajna jest ta bluza. A tu wcześniej, no, proszę bardzo, zrobiliśmy wspólnymi siłami nowy domek króliczków, wyczyszczone. Tam... No, róbcie ogólnie nerwowy. Ogólnie króliki nerwowe, już tam widzę, jakieś boby są, bo wiadomo, trzeba swoje oznaczyć. Wszystko ładnie mają posprzątane, porobione, więc teraz mogą balansować. Chociaż jak już mówiłem wiele razy, króliki naprawdę nie lubią, jak im się robi klatę. One wolą ten swój smrodek, ten swój burdelik mały, bo to jest ich wtedy. A tak, to wiecie, ktoś coś tu porobił, pomacał, no ale trudno. Tak to już niestety jest. Jeszcze panowie, widzę, kolację teraz dostaną za chwilę. Tak. A tu same dobroci. Topinambur, czekaj, coś mi tu... Topinambur, koniczyna i tu jest nagietek. Nagietek bardzo. Ale chwila, myśmy kiedyś pili coś z nagietka. Mnie się wydaje, że to była lemoniada. Marzena mówi, że zimowa herbata. Ona była przepyszna, ta herbatka. A to w Zakopanem było. No w Zakopcu właśnie. Uważaj, tam coś było, jakiś taki paproszek. A widzisz, o, no. Folika. Mhm. No i tak się działo. A tu proszę bardzo, będzie robiona pinsa. Na kolację dawno pizzy nie było, więc będzie teraz pinsa wersja. Ale to mamy, to już muszę to złożyć. Tutaj fajny sosik nam powstał, bardzo fajny. Czosnek. Cebulka. No i tak się u nas dzieje, powiem wam, pakowanie idzie jak krew z nosa, u mnie jeszcze nic, dopiero wyciągnął, Marzenka już nie wyciągnęła to moją walizeczkę na sprzęty, tu przedłuża drzwi oczywiście być musi, bo bez tego to powiem wam kiepsko by było.
kabel do zasilacza z tego komputera, ten też z nami jedzie. Ja czekam na... Ja sobie wyznaczyłam, słuchajcie, to będzie mój mobilizator, bo ja nie cierpię się pakować. Mobilizator, że ty już od rana mówisz, finału Eurowizji ja jestem spakowana. Ale wiesz, że finał będzie gdzieś po północy? Ale nie, do finału, czyli do 21 jak się zaczyna. To żeby Marzence to wyzwanie się udało, ja już teraz daję łapkę w górę. Wy też możecie dać. O, moja wpadła, więc jak najbardziej ważna też się przyda. Także Marzenko, trzymamy za ciebie kciuki i... No ja za siebie też trzymam. Ale ja wam powiem, że się obawiam, że się połączymy z wami... Tak za dwie godziny. A nie wierzysz we mnie, tak? To nie jest wystawiane, bo ty już od rana, to, i słuchajcie, od rana już wszystko Marzena robiła. Tak. Szyła, prasowała, podłogę, przebierała podłogi. Tak, pranie, składam, suszę i tak dalej. Wszystko ale... na ostatni moment. Dobra, naprawdę, ja to zrobię. Ale ja wam powiem, jest jeden plus. Dzisiaj praktycznie z domu nie wychodziliśmy. I to jest nie bardzo dobre. Nie, byliście w sklepie jeszcze. Ale nie? To było takie, wiesz, pół godziny. Ale nie było takiego, wiesz, wspólnego wyjścia. A to dużo czasu da się przez to odzyskać. No na pewno, nie? Jak cały czas masz... I na dworze, powiem wam, robi się ciepło, ładnie. Także no, jutro może być już prima sort. Co ja mam ze sobą wziąć? No, widzicie, jak to działa? Działa. U mnie proces pakowania rozpoczęty. Oczywiście ja zaczynam od kabelków, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Zawsze muszę to zabrać. Tu już się laptop ładuje, ten naładowany, tu jeszcze ładuje. Na wszelki wypadek, mówię, wezmę mikrofony bezprzewodowe, może się przydadzą, a do czego to wam za chwilę jeszcze powiem. No i tu jeszcze chyba wezmę, niedawno to słuchajcie kupiłem, to jest w ogóle na magnes, do iPhone'a, ale bierzecie, pyk, ładuje i przy okazji macie taką formę, jakby to powiedzieć, momencik, musi mi mój face znaleźć, o. Proszę, tu naciskam go na górę i robię fotki. Tylko moment, bo mam to połączone z tym telefonem, którym teraz nagrywam. Dobra. Ale normalnie robicie fotki, czyli macie dwa w jednym. Ładowarkę i taką przejściówkę, że robi wam aparat fotograficzny normalnie z iPhone'a. Bardzo fajne, przydatne. Do tego jest taki pokrowiec. Także to na wszelki wypadek też z sobą biorę, tylko jeszcze muszę doładować. Bo jak było używane, to mi się to niestety może nie przydać potem. No i co jeszcze? No i to wszystko ze sprzętów praktycznie. Powiem wam, kiedyś jak wyjeżdżaliśmy, to matko, kamery się brało, wszystko się brało, a ja teraz stwierdziłem, że wykorzystam telefon maksymalnie jak się tylko da. Wszystkie daily vlogi, które oglądacie, są nagrywane telefonem i ja wam powiem, ja z jakości obrazu jestem zadowolony. Wiadomo, jak jest ciemno, no to niestety jest jak jest. Ale to kamera też sobie nie daje nawet za kilkadziesiąt tysięcy rady bez dobrego światła. Także tu jest też taki problem. iPhone sobie daje idealnie radę. Jest zawsze pod ręką, słuchajcie. On jest wszędzie ze mną. Także jest to ok. No i dzięki temu dużo mniej trzeba z sobą zabierać sprzętów. A co do tego mikrofonu, słuchajcie, to z Marzenką stwierdziliśmy, że ruszamy, no można powiedzieć, z taką bardzo starą serią. Mianowicie smakujemy. Tak, bardzo często nawet dopytujecie i to wraca jak bumerang ten temat. Tak. Kiedy wróci smakujemy? Kiedy będzie smakujemy? No a to smakujemy, słuchajcie, już wróci w przyszłym tygodniu, ale, jest jedno ale, wróci w zupełnie nowej odsłonie, w nowej formule. Ale wam się spodoba, bo wy myślę, lubicie że wam takie... się spodoba, bo to będzie praktycznie dostępne wszędzie. Będziecie to mogli oglądać. Na kanale Gotujemy, na naszym Instagramie, na naszym TikToku, ponieważ szybko, to będzie... tak jak lubicie. Tak, bo to będzie forma pionowych... form, że tak się wyrażę. Także wracamy, zaczynamy nagrania w Zakopanem. To będzie nieco inaczej, bo maksymalnie półtorej minuty do od minuty do półtorej będą te materiały trwały, ale to ma być takie skoncentrowane, już konkretne materiały i z tym do was wracamy. A tu Marzenka się wam nie pokaże, wiecie dlaczego? Bo ona dlaczego? Ma teraz nałożoną na głowie taką farbę. Ale jaką ma farbę, powiem wam, jestem w mega szoku. Jak Marzenka zawsze włosy sobie farbowała, to tu tak śmierdziało tym amoniakiem. Nie szło wytrzymać. A teraz? Potwierdzam. Marek mówi, pachnie. Znowu ten smród. Ty wyłysiejesz kiedyś. Zobaczysz, no nie tak, będziesz miała bo włosów. Można z tego wyłysieć. Ale faktycznie i słuchajcie, w aptece, kiedyś tam byłam, a po sól fizjologiczną do... Wyszłam farbą do włosów. Nie, no też. Do inhalacji Georgia. No i rzuciło mi się w oczy tam farba do włosów z pigmentami roślinnymi, bez amoniaku, dlatego ona nie śmierdzi. Czujecie to? To nie śmierdzi w ogóle. A tam to tak capiło na całym mieszkaniu, że nozdrza to takie były rozszerzone. Tak? Jak na ringu.
Kolor jest zbliżony do tego, który teraz już noszę. Ale ciekawe, czy będzie wydajna. Noszę. Niektórym się podoba, niektórym nie. Ja się bardzo dobrze w nim czuję. To jest, czekajcie, kolor... Marzenka sprawdza, jaki to kolor, ale słuchajcie, kiedyś jak mi mówiła, tłumaczyła, jaki to kolor, to mówiła, że to jest kolor mysi. Co by to nie znaczyło? Ja naturalnie swoje włosy, to właśnie takie miałam mysie. Takie, jakie mysie, to jest taki ciemny szary. Blond, no nie, ciemny blond powiedzmy taki, z rozjaśnianiem w czasie wakacji, jak to na słońcu. Wy też często pytacie, Marzena, o jakiej ty farby używasz? Słuchajcie, ja eksperymentuję, ja naprawdę różnych farb używam, jeżeli chodzi o firmy, o marki końcowy. I o kolory, a to jest kolor beżowy, no i kurde zaś ty. Blond? Beżowy blond, o, no, no ty. No bo słuchałem, jak to widzisz, jak to się trzeba uzupełniać w życiu. No i powiem wam, jedyny plus tej farby jest taki, jak na razie, że ma przyjemny zapach, naprawdę przyjemny. Bo tak, melodia marka zawsze była taka. Jak ja nakładam farbę? Fuj, znowu to gnie, nakładasz na to no bo włosy. Te farby tak śmierdzą. Śmierdzi, królikom zaszkodzi. No. No, możliwe. A tobie na włosy. Także testuję farbę bez amoniaku. Także widzicie, wracamy kilka minut wcześniej tego daily vloga, co ja mówiłem, że Marzenka znajdzie dla ciebie kolejne zajęcie. Przed pakowaniem. Miało być pakowanie, a jest farbowanie. Teraz znowu pinsę robię. Że tak, po prostu pinsa się robi. U mnie to jest norma, nie? A pakowanie będę robiła o 23 i będę mega wkurzona. Ja już teraz idę się pakować. Ty, no, miałaś cały dzień, zamiast się spakować i teraz mieć już z głowy, no to nie. Wiesz co, teraz jest plus taki, że jedziemy na krótko, więc tego nie ma dużo, ale tak. Jak pojedziemy na wakacje i tak będziesz farbowała, ja malowała, tapetowała. Wcześniej pakowała. Ale my zawsze mówisz, że się będziemy wcześniej pakować, a my tego nigdy nie robimy. To co, lecimy z cebulką. Tak, a serek jeszcze trzeba by było dać. Jest serek, tak, właśnie, serek. Chociaż cebula już jest w sosie i czosnek również, ale wiecie, tego nigdy za dużo, bo to... A to smaku nadaje cebulka. Podkręca fajnie smak. Tu jeszcze muszę dołożyć mozzarelki. No i chyba tą szyneczkę. Na górę potem pójdzie taka szyneczka, zobaczymy co wieprzowa to będzie. Wieprzowa hiszpańska jakaś, zobaczymy. Ale to dopiero po upieczeniu. No. To już na koniec tego się... Bardziej po roztopieniu, bo to już jest upieczone, nie? Znaczy tak, ale jeszcze podgrzaniu i może roztopieniu sera. Wystarczy może tego sera, nie? W sumie. To już jak wy tam uważacie za stosowne, pani kierownik. Nie, i zapytaj się tu po prostu. Bo ja nie lubię tego, bo potem jest, że ja... Bo ty powiedziałeś. No bo ty powiedziałeś. No, a ja mówię, nie wiem. No i dlatego to jest wyjście sytuacji. Winien. Dobra, cebula. Słuchajcie, a jutro o tym czasie to my już pewnie będziemy przy stoczni. Tak? No. Albo po stoczni, albo przy stoczni. Wcale nie idziemy nad morze. A wcale nie idziemy nad morze. A ci, co nas oglądają... długo już i konkretnie, czyli tak wiecie, od początku do końca, będą dobrze wiedzieć, o co chodzi z tą stocznią. To w takim razie teraz, jeżeli wiecie, to koniecznie nam napiszcie, czy wiecie, gdzie my jedziemy i gdzie my mówimy, na które miejsce mówimy, że jedziemy do stoczni. A to wcale stocznia nie jest i nie jedziemy nad morze. Absolutnie. Mała podpowiedź, to kiedyś Michasia wymyśliła, jak była jeszcze malutka w wózku. Tak, a zostało to po Michasi, no po prostu jak była malutka, no to ona tak... Przejęzyczała się, powiedzmy, przekręcała pewne słówko. O, dobra, już więcej sera nie daje, wystarczy. Wygląda to pięknie. Wygląda na górę szyneczka i jedziemy z koksem, bo Eurowizja się zbliża, czy ja się wyrobię. Ciekawe, kto wygrał. No ktoś na pewno, ale nie Polska. A w ogóle jeden kraj został wyeliminowany, nie? Karnie. O, no tak, nie słyszałam, chyba Holandia no chyba. Jakoś tak. Coś tam czy tam śpiewał papa, no i papa pojechał. No i coś tam było nie tak. Ale ja mam bardzo niską temperaturę. 200? Nie, 200, daj 20. Coś też tak, przyjara mi się. Nie, będzie dobre. Mówię. Chwila motywacji i spakowani jesteśmy. Jedna walizeczka, ta połówka od Marzenki, ta połówka moja. Ja myślę, że tu by jeszcze spokojnie coś mogło wejść, powiem wam szczerze. Ale co za dużo, to niezdrowo, więc jest i tak zapas. Bo ja wam powiem, że ja zawsze lubię mieć zapas bielizny, zapas koszulek. No bo wiecie, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy na miejscu, nie? Różnie to może być. A tu proszę bardzo, zapachy na całym mieszkaniu, pinsa gotowa. No i co? No i teraz pozostaje czekać. Faktycznie, Marzenka zdążyła. No to łapka w górę dla Marzenki. Jest za nią. Także zdążyliśmy, spakowani, ogarnięci, króliczki zrobione. Powiem wam, sukces. Ja ogłaszam sukces. Tak jeszcze nie mieliśmy nigdy. Bo ja pamiętam, przed każdym wyjazdem, druga w nocy, a my jeszcze coś robimy, nie? A tu mam wszystko zrobione, popakowane. Zatem jedynie, co mi pozostało, to podoładowywać różne sprzęty. No i tyle. Ja myślę, ja będę jeszcze montował tego daily vloga, którego teraz właśnie oglądacie. W międzyczasie będę oglądał Eurowizję.
a z Wami się żegnamy. Miłego wieczoru, dobrej nocy. Widzimy się już jutro. A skąd się widzimy? No to napiszcie w komentarzu i łapkę w górę koniecznie zostawcie dla polepszenia zasięgu tego filmu. To na razie, pa!